Damy, witamy wszystkich rajderów. Bike Park Słotwiny Arena zaprasza. Piękna pogoda, wspaniałe uśmiechy na twarzach. Jeździmy od rana do wieczora. Krynica-Zdrój to niewielkie miasteczko położone na południu Polski w Popradzkim Parku Krajobrazowym pośród czarujących beskidzkich krajobrazów. Nazywane jest również perłą uzdrowisk, bowiem na jego terenie znajdują się liczne źródła wody mineralnej, tłumnie odwiedzane przez kuracjuszy od ponad 200 lat. Górski klimat, widoki i sielski charakter sprawiły, że Krynica stała się także zimową stolicą Beskidu Sądeckiego oraz świetnym miejscem wypadowym na letnie górskie wędrówki. Z samego centrum miasta możemy wyruszyć na najwyższy szczyt pasma Jaworzyny Krynickiej, wyjechać wagonikiem na górę parkową lub odwiedzić wieżę widokową znajdującą się na terenie kompleksu Słotwina Arena. Właśnie o tym miejscu chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj trochę więcej, ponieważ to właśnie tutaj znajduje się jedyny na Sądecczyźnie bike park. Zapraszam na oglądanie! W kompleksie Słotwiny Arena mamy 4 trasy rowerowe. Jest to trasa zielona, 2 trasy niebieskie i 1 trasa czerwona, najtrudniejsza. Na każdej z tych tras znajdziemy coś innego, ale to co jest tutaj najważniejsze, to mamy tutaj naprawdę sporo hopek i to takich zbudowanych naprawdę z sercem, dobrze, z dobrze wyprofilowanymi wybiciami. Na trasie zielonej mamy już jakieś małe hopeczki, więc możemy się bez problemu tam uczyć skakać. Na trasie niebieskiej, jednej i drugiej również są hopki i one są idealne do tego, żeby raz, że się uczyć, a dwa to, żeby już jakieś triczki robić w powietrzu, jak już trochę lepiej jeździmy. One są dosyć wysokie, wszystkie te hopki to stoliki na trasach niebieskich, więc nie ma się czego obawiać, że trzeba gdzieś tam coś dolecieć. A natomiast na trasie czerwonej no już jest trudniej, już jest bardziej stromo, są hopki z dziurami pomiędzy wybiciem a lądowaniem, więc tam już rzeczywiście coś trzeba umieć robić, żeby te trasy przejeżdżać sobie płynnie. Tu mamy dowód na to, że Słotwina Arena są bardzo, bardzo family friendly. Tu mamy młodych adeptów kolarstwa. Ile masz lat? 5. 5 lat. I jak Wam się podobają trasy, chłopaki? Fajne. Fajne? Hopeczki są jakieś? Bandy są? No to dobrze. No to powodzonka, przyczepności, żółwik. Miejscówka jest bardzo spoko. Wiesz, ja akurat jestem z Sądecczyzny, także w zasadzie taki szybki szlif tutaj, nawet na 2-4 godziny, bo są takie karnety, nie? Że sobie na 2 i na 4 na cały dzień. No jak ktoś sobie chce poskakać, pouczyć się, to jest super miejsce, bo można wszystko dolecieć, jest fajnie wyszlifowane. Także właśnie to będziemy dzisiaj robić. A póki co podjeżdżamy na górę i za chwileczkę wysiadam i zobaczycie pierwszą z tras, czyli zieloną trasę, najdłuższą w całym kompleksie dookoła świata. Trasa zielona, która nazywa się Dookoła Świata i nic z tym dziwnego, ponieważ to jest najdłuższa trasa w kompleksie Słotwina Arena, ma 3100 metrów długości i to jest trasa w stylu family friendly, taka typowa zielona traska, ale nie taka typowa, jak mogłaby się Wam wydawać, że nie ma co robić na niej. Otóż nic bardziej mylnego. Na trasie znajdziemy jakieś hopeczki, fajne bandy, dość wysokie jak na zieloną trasę, więc można sobie tutaj naprawdę poświrować. Naprawdę fajna traska, taka żeby się rozgrzać jak zaczynamy dzień, albo żeby się też uczyć jeździć. No dobra, a co w sytuacji, gdy przyjeżdżamy na Słotwiny, no i nie mamy ze sobą swojego roweru, albo w ogóle przyjeżdżamy tutaj pierwszy raz widzimy bike park, chcielibyśmy sobie pojeździć, czy jest taka szansa, żeby wypożyczyć rower? Cześć, hej, jak najbardziej, jest taka opcja, mamy wypożyczalnię rowerów.
Posiadamy też kaski do wypożyczenia, ochraniacze. Jeżeli by ktoś chciał tak samo szkolenie, to jak najbardziej mamy też instruktorów. Instruktorzy u nas w bike parku pracują od rana do wieczora. Meldujecie się do nas na lekcje albo przez stronę, albo telefonicznie. Szkolenia prowadzimy na trasach zielonej, niebieskiej, czerwonej, w zależności od stopnia umiejętności, co potrzebujecie. Skaczemy, jeździmy w bandach, uczymy się sterowania, uczymy się jazdy od podstaw, aż po skoki i różnego rodzaju ewolucje. Zapraszamy. Tutaj nuda się nie uda. Widzę również, że macie bardzo bogaty asortyment w kwestii ubioru rowerowego. Jakie marki znajdziemy u was w sklepie? W sprzedaży mamy Elita, XS-a, Foxa, tak samo coś też posiadamy. Rockdaya, oczywiście naszą polską firmę, bardzo znaną i dobrą. I ostatnie pytanie, chyba ważne dla każdego rajdera. Coś się stanie po drodze, nie wiem, dętka się przebije, urwie się łańcuch, cokolwiek stanie się z rowerem, czy macie tutaj serwis i czy można sobie taki rower naprawić? Tak, posiadamy serwis, posiadamy opony, posiadamy dętki. Staramy się pomóc w naprawie, jeżeli ktoś sami potrafi, lub oczywiście tak samo sami zrobimy naprawę jak najbardziej. Jak widzicie, pełen zakres usług, wszystko od sklepu przez wypożyczalnie rowerów, szkolenia rowerowe, po serwis rowerowy, także naprawdę, jeżeli chodzi o zaplecze, to mamy tutaj wszystko, możemy w sumie przyjechać bez niczego totalnie, bez roweru, bez ciuchów, a wyjedziemy stąd z pełnym wyposażeniem. Fajne jest to, że jeżeli ktoś ma problem z wkładaniem roweru na krzesełko, to pan tutaj zawsze jest w stanie pomóc. Tak samo na górze pan może ściągnąć rower, więc nie ma problemu, jeżeli ktoś się boi tego, czy będzie potrafił sobie załadować rower, to naprawdę bez spiny totalnie. Trasa Gaugan, trasa niebieska. Manualik, więc jest ta trasa, którą powinniście robić jako drugą w kolejności. Średnie nachylenie tutaj to 7,5%, czyli już troszkę bardziej stromo. Są już chopeczki. W sensie na zielonej też są chopeczki, ale po prostu tu te chopeczki są już troszkę większe. Bandy również są już trochę większe. Się wam znudzi jazda na rowerze, albo jesteście z kimś, kto po prostu nie jeździ na tym rowerze i się nudzi tutaj, jak wy jesteście na bike parku, to możecie przyjść na wieżę widokową Słotwiny, która tutaj przede mną pięknie się prezentuje. Mateusz, powiedz mi, ile ta wieża ma metrów wysokości? Piękna, monumentalna, 49,5 metra wysokości, w której oglądamy sobie, podziwiamy piękną panoramę Beskidu Sądeckiego. Z lewej strony pasmo Jaworzyny Krynickiej z najwyższym szczytem Jaworzyną Krynicką w tle. No i co? Piękna pogoda. Należy ubrać okulary. Rozkoszować się tym, co przed nami. Na wieży jest jedna bardzo fajna rzecz. Jak będziecie chcieli zejść na dół, to wcale nie musicie schodzić po schodach, ani gdzieś dookoła tutaj tą kładką. Możecie wejść do zjeżdżalni i zjechać w dół sru bezpośrednio do samej podstawy wieży. To co, Guinness, dajesz? Lecimy! Akcja! Poza samym bikeparkiem i taką strefą zabaw, gdzie dzieje się naprawdę dużo, jest głośno, jest też tężnia solankowa. Tam w oddali, jak widać, to jest strefa ciszy. Tam gości sobie leży na leżaczku, odpoczywa. Także jak
będziecie potrzebowali odpocząć od dnia jazdy, od tego zgiełku. Tu możecie przyjść, siąść sobie na leżaczkach, no i wyłożyć się i tam, wiecie, chillaucik, elegancko, pewnie można sobie też jakieś napoje izotoniczne wziąć, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A ja póki co stąd idę, żeby nie przeszkadzać, więc cii. No i trasa niebieska, kometa, trasa, na którą wszyscy czekali, długość 2400 metrów, średni spadek 8%, czyli taka trzecia, bym powiedział, w kolejce i tak powinno też być, taką kolejność powinniście zachować. Oj, ale tu brakuje, stepapi, są stepapy, są strome wybicia, gdzie trzeba, no, przybustować. A tu mamy sekcję bardzo ostrych band, i szybki. I ten stepap tutaj jest od przelecenia ciężki. A tu kolejny. Fajnie. Dojechaliśmy do fragmentu podjazdowego, który najmniej lubię z tej całej trasy, ale zapytacie, czy warto? Warto, dlatego że kawałek dalej, chwileczkę później, jak przejdziemy ten podjazd, który zajmuje tu max minutę, dojeżdżamy do najlepszego fragmentu komety. Jak zgłodniejecie, to z tym również nie będziecie mieli żadnego problemu, ponieważ na szczycie, tutaj gdzie jest górna stacja kolejki, można sobie zakupić taką przepyszną, ładnie wypieczoną kiełbaskę. Natomiast na dole, jak zjedziemy do samego dołu, jest restauracja, gdzie można znaleźć bardziej wyszukane dania, także wszystko zależy od Was. No a ja póki co biorę się za jedzonko, bo już powiem szczerze, że czuję dno w żołądku po kilkunastu zjazdach, więc nie ma co czekać, no, trzeba się zabierać za pałaszowanie. Teraz jak już jesteśmy posileni, można zabierać się za najcięższą czerwoną trasę, czyli za dzidę. I hyt! No to dzida! Trasa czerwona, 1500 metrów, średni spadek 11%, także jak widać, trasa jest już dużo stromsza od poprzednich. Przede wszystkim trasa dużo bardziej naturalna, aczkolwiek zdarzają się techniczne elementy, takie jak na przykład bandy, czy też hopy. No i hopy już z dziurami, tak jak ta tutaj. Bandy dużo trudniejsze. Mamy to, wszystkie trasy przejechane, wszystkie cztery, czyli zielona, dwie niebieskie, czerwona, jak widzieliście. Trasy są bardzo fajne, bardzo przyjemne, można sobie naprawdę tu sporo polatać, bardzo dużo hopek. To mi się podoba, bo takich miejsc u nas w Polsce nie ma za dużo, gdzie są hopki, szczególnie z fajnymi wybiciami. No, powstaje ich na szczęście coraz więcej. No, w naszym regionie tutaj na południu Polski, na Sądzeszczyźnie, Słotwiny Arena to jest jedyny taki bike park, gdzie możemy w ten sposób pojeździć. Także no co, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was serdecznie na Słotwiny, na sprawdzenie trasek i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!